Z nami w programie dzieje się Bartosz Pilawski, projektant mody, twórca najnowszej kolekcji 19, ale to nie jest kolekcja, witam Cię bardzo serdecznie Bartosz, to nie jest kolekcja dla 19, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nastoletnia kolekcja. Nie, tutaj akurat nie jest to kolekcja dla 19, ani z XIX wieku, jest to moja 19 kolekcja, więc dzisiaj będzie jej premiera, jest to kolekcja akurat na sezon zimowy, dlatego że tworzymy 4 kolekcje w roku i teraz prezentujemy zimę i Sylwestra, czyli aktualny nasz sezon. Sylwester, czyli domyślam się, że będzie się trochę świeciło i będzie widowiskowo. Czy tak będzie właśnie? To na pewno. Będzie widowiskowo, będzie się trochę świeciło, będą frędzle, będą też sztuczne futra, dużo sztucznych skór, więc no myślę, że na pewno będzie widowiskowo i akurat tutaj wpisze się to mocno w klimat sylwestrowy, który niedługo będziemy mieli. A powiedz mi w ogóle, czym ty się inspirujesz w tej najnowszej kolekcji, bo to nie jest chyba tajemnicą, że moda wraca do przeszłości. Czy tak samo było z tobą? Jak najbardziej. No myślę, że tak naprawdę drugiego koła nie wymyślimy i to jest cały czas powtarzanie pewnych fajnych trendów, ale w nowy, odświeżony sposób. Ja inspiruję się tak naprawdę lata 60., 70., czyli coś, co tak naprawdę mocno jest w klimacie imprezowym i tak, żeby ten Sylwester jednak był fajny, taneczny i żeby tak naprawdę dobrze się prezentować, więc to było moją największą inspiracją, ale też muzyka tak naprawdę, której słucham często podróżując autem i która towarzyszy mi przy każdej podróży i wtedy pojawiają się w mojej głowie pewne pomysły, projekty i tak naprawdę później realizujemy to właśnie przez już uszyte nasze rzeczy. Tak jest, że w przeszłości ta moda była ciekawsza, bardziej kolorowa, teraz się po prostu nudzimy i odwołujemy, no bo też lata 80., lata 90. jest moda na wszystko, tak? W dniu dzisiejszym tak i najważniejsze, żeby mieć swój styl, bo to jest tak naprawdę akurat najważniejszą rzeczą, a myślę, że jest tyle trendów, że każdy może sobie po prostu coś z nich tak naprawdę wybrać. Powiedz mi, jak jest z tą modą, bo trendy, o których się mówi ostatnio bardzo, bardzo często, to to, że moda powinna być zrównoważona. Czy ty też podzielasz to zdanie? Ekologiczne trendy, będziemy mogli wracać do pewnych rzeczy, moda kapsułowa, łączymy, wykorzystujemy z poprzednich sezonów również elementy ubrania? Tak, jak najbardziej. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby przy każdej kolekcji, kupując rzeczy z następnej, można było to po prostu ze sobą łączyć i tak naprawdę, żeby te rzeczy nie były jednosezonowe, tylko wielokrotnego użytku, co jest najważniejsze, ale też my jako marka nie używamy materiałów pochodzenia zwierzęcego, więc wszystkie tak naprawdę futra i skóry są wege, więc tutaj nie używamy żadnych futer ani skór naturalnych i tak samo używamy tylko i wyłącznie materiałów naturalnych jak bawełna i wełna, więc tutaj mamy akurat duży fokus na to. Powiedz nam jeszcze co do kolorów, czy są takie kolory, na których ty zawsze bazujesz, do których zawsze wrócisz? Wiesz co, no moja ukochana czerń, myślę, że ona jest niezastąpiona i nigdy nie zniknie tak naprawdę akurat z moich projektów i w każdej kolekcji pojawia się jeden kolor, który charakteryzuje dany sezon. Powoli to już zaczynamy miksować, ale akurat taki jeden kolor zawsze gdzieś siedzi mi w głowie przy danym sezonie. Zdradź nam jeszcze jako projektant mody, jak zrobić to, żeby nie być po prostu przebranym, ubierając się no nie tylko w twoje projekty, bo to jest ważne chyba też, żeby pozostać sobą, kupując ubrania również od projektantów. Myślę, że trzeba słuchać tak naprawdę swojej intuicji i jej wierzyć najbardziej, ale też osobom, które nas otaczają i które tak naprawdę nas znają. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu czuli się w tym najlepiej i myślę, że to jest akurat nasz dobry doradca. Masz takich projektantów, którzy są ci bliscy? Wiesz co, pod względem inspiracji na pewno jest to do mody Versace i aktualnie Donatella Versace pod względem prowadzenia marki i tego, jak odziedziczyła całą markę po swoim nieżyjącym już bracie Gianni Versace i to, jak prowadzi ją do dnia dzisiejszego, tak naprawdę zderzając się z ogromną krytyką, która była na samym początku i jak widać po wielu latach tak naprawdę pokazuje, że można osiągnąć ogromny sukces z taką historią. Bardzo, że ja cię jeszcze na koniec zapytam, wychodzisz na polskie ulice, też na ulicę Katowickiej, co widzisz? Siebie. Widzę coraz więcej swoich projektów i to jest piękne akurat, jeżeli chodzi o Śląski, tak naprawdę o inne miasta, więc to bardzo mnie urzeka. Tego ci życzymy, coraz więcej projektów na ulicach nie tylko Katowic, ale całej Polski, a może i Europy i świata.